Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey. I widzimy się w Sekiro. No więc zebrałem swoje myśli i zdecydowałem się, gdzie idziemy, wszystkie za, przeciw. No i włazimy tutaj do tak zwanego opuszczonego lochu. Czyli lokacji, która niemało mnie nawkurzała za pierwszym razem ze względu na tego oponenta. Wyobraźcie sobie, że okej, fajnie, udało się wam go ubić, już się cieszycie, że po prostu jakiś bardzo łatwy przeciwnik. A tu nagle za waszymi plecami, bum, wstaję jeszcze raz. Nic wielkiego, jak już się zna grę, ale na pierwszy raz kurzające i wręcz można powiedzieć niepokojące. Myślicie, o Jezu, nieśmiertelny wróg. No i właśnie wypadają z nich te rzeczy, które pozwalają, no, umrzeć. Tak więc, tak. No, taka malutka ciekawostka. Halo, co jest? Czemu nie mogę tam... A, trzeba było się wskradać, nie tak. Więc no, chyba nic wielkiego w sumie. Są tu te robaki. Duże, nie lubię robaków. W szczególności takich dużych. Więc póki jeszcze mam okazję, to... wyeliminuję wszystkie, albo chociaż większość. Oczywiście, jak można się spodziewać, spadną na nas, gdy tylko byśmy ruszyli ten przedmiot. Są tu jakieś informacje? Nic wielkiego odnośnie innej lokacji, do której pójdziemy niedługo. Najpierw właśnie idziemy w tą stronę. Nie bez powodu. Ale wszystkie moje motywacje poznacie za jakiś czas, dobra. Więc nie marudząc, nie zwlekając nic, po prostu bieramy co jest. Środek uspokajający. Czyli wielkie coś. Bardzo przydatne. Dlaczego to prawdopodobnie niebawem tak się dowiecie. Jeśli wszystko pójdzie, to może za dwa, góra trzy odcinki. Jeśli pójdzie źle, to nie wiem kiedy. No, jednakowoż teraz to nie ma wielkiego znaczenia. Gdyż teraz... Cóż, teraz mój cel prowadzi gdzie indziej. Więc... Nypyc. What are you doing here? Of all places. Ah, are you perhaps a shinobi? That's right. I thought as much. Might you be willing to take on a favor for me? I am Dojun. I've been tasked with the preparation of a medical treatment using the rejuvenating waters. I'll get to the point, my dear shinobi. This is a letter I received from the master. The particulars are contained within. Zakrwawiony list chirurga. To, że zakrwawiony, już trochę, powiedzmy sobie szczerze, w moim odczuciu umniejsza jego prawdziwość. Ale żeby nie było, nie wiem. My dear shinobi, the details are in the document I gave you. Considering the nature of the information, I think you'd agree that the less we know about each other, the better. Jednak, czy jest prawdziwy? Co, jak, gdzie, po co? Nie wiem. Nie będę udawał, że wiem, bo naprawdę nie wiem. Mogę szczerze powiedzieć, że właśnie zawsze wydawało mi się trochę zbyt podejrzany, dlatego też tego... Po prostu nie ruszałem najprościej i zaczyna się. Niby zwykły, słabiutki przeciwnik, a tu proszę, widzicie, raz chwyci, to już... No, śmierć na miejscu. Nieważne, co się klika, nie ma szybszego uwolnienia się od tego przeciwnika, nic, po prostu... Śmierć tak czas nas tak czy siak nas spotka, więc... Trzeba być po prostu szybkim. No i najlepiej nawet dokonać czystki. Przy użyciu ognia. Owszem, jest to delikatne. Podkreślam, delikatne marnowanie. Tych, no... symboli ducha, czy jakoś tak. Ale nie... Mimo tego, że to jest ich marnowanie i w ogóle, nie jest jakiś wielki problem. W szczególności, że albo mi się wydaje, bo ogień naprawdę czyni ich bardziej podatnymi na wszelkie maści ataki. Czerwona grudka. Ponoć jest dosyć ciekawe.
i ogólnie mocne. Oczywiście piesem musiał się odezwać. No ale kontynuując, ja osobiście ani razu tego nie zażyłem. Dobrze, źle. Nie wiem. Po prostu nigdy nie uważałem, że blokada wskrzeszeń jest czymś ciekawym. Może fajny pomysł to jest, jeśli się już skończą wszystkie wskrzeszenia, żeby to ruszyć. Ale jak mówiłem, nie czułem potrzeby, żeby tego używać. Zawsze zapominałem, jak już była sytuacja, w której mógłbym tego użyć. No. A teraz płyniemy. I miejmy nadzieję, że znajdziemy dużo. A, tak. Żeby ludożercy. Niestety nie mogę się nimi teraz zająć, bo. No, wystarczy, że nie mogę. Dobra. No i tego tu mi było trzeba. Więcej cukierków ofensywnych. Można podsłuchiwać. Wybaczcie psa, ale naprawdę nic z nim nie mogę zrobić. Dobra, tak więc nie można podsłuchać, to chociaż wyeliminujemy ich w miarę spokojnie. Przez w miarę spokojnie miałem na myśli. No, nie angażuję się w zbytnią bitwę chaotyczną czy coś. Muszę przyznać, że nawet niezłe pieniądze z nich lecą. No, kolejny środek uspokajający. Czarny proch, nieźle, nieźle i. No w sumie wszystko, co tutaj znalazłem, przydatne. Więc teraz tylko płyniemy dalej. Lada moment wkroczymy do miejsca, które. Kiedyś wydawało mi się niemożliwe do przejścia. Delikatnie ujmując. Głównie ze względu na to, że się gubiłem. Nie miałem pomysłów i. Ostatnio, który dotarłem, byłem na podobnym etapie. Może moja postać była trochę silniejsza, może słabsza. Nie wiem. Wiem tylko, że byłem dużo mniej ogarnięty i. No, ogólnie sobie nie radziłem z Sekiro. Nie to, że teraz sobie radzę czy coś, no ale. Do tej lokacji idziemy z kilku powodów. Pierwszy, jest ona wkurzająca. I chciałbym potem ułatwić sobie przyjść do niej, jak już będzie to konieczne, bo tak, idziemy wcześniej niż jest to wymagane. Druga, jest pewne utrudnienie gry, które chcę sobie narzucić po prostu ze względu na to, że jednak ma ono pewne korzyści, delikatne, bo delikatne, ale ma. I trzecia sprawa, jest tu kolejne drzewko umiejętności, które chciałbym zdobyć, bo jest naprawdę przydatne. Ja akurat mówię szczerze, otwarcie. Bez żadnych ściem, po prostu przyda mi się to, co jestem dostępny. You would do well to return the way you came. However, I will not stop you from entering if you are determined to do so. But if you do, please proceed with care. Ostrożność jest naprawdę wymagana. Pamiętam tą lokację. Zresztą większość z was powinna też pamiętać. No właśnie. Jest naprawdę interesująca, ale na wstępie. Tym miejscem zajmiemy się kiedy indziej. Bo w sumie tu i tak nic nie osiągnę, dopóki nie zdobędę paru innych rzeczy. Od kiedy zmieniłem. Chyba jeszcze tak, może na szybko informację. Od kiedy zmieniłem ustawienia mojego monitora na automatyczne dostosowywanie do otoczenia, muszę wam powiedzieć, że widoki w Sekiro i w ogóle wszystko stało się jeszcze ładniejsze niż wcześniej. No ale dobra. Mój główny cel to przedostać się przez całą lokację, odblokować sobie ostatniego idola. Tam, nie wiem jak to nazwać. No, ten posążek rzeźbiarza. Nieistotny teraz. Prawidłowe nazwy.
zdobyć to drzewko, może nazbierać też jakichś innych rzeczy. Ale przede wszystkim dać sobie z tym wszystkim radę. Wrogowie są tutaj dosyć mocni i denerwujący. Prawda, ci niekoniecznie. Bo mnichów jeszcze jako taką umiem pokonywać. Chyba, że jest ich zbyt wiele. A teraz to może być tym bardziej problem, jako że nie posiadam zdolności z drzewka akurat Shinobi, która pozwala mi robić cięcie z obrotu, które rani wielu naraz. W sumie, mógłbym sobie to ułatwić trochę inny sposób, tylko czy mam wszystko, co było potrzebne? Otóż brakuje jednej łuski karpia skarbów, a tak bym mógł pójść chociażby kupić coś, co byłoby dosyć marnym, bo marnym, ale zawsze substytutem tej zdolności. A więc... w takim wypadku będę musiał naprawdę ostrożnie tutaj przechodzić. Ostrożnie i starać się eliminować ich jak najwięcej. Jak najspokojniej. Jak najbardziej skrycie. Tak, skrytość to chyba jest to, co chciałem przekazać. No i właśnie. Idą kolejni. Bardzo brutalni oponenci pod kątem swoich obrażeń, swojej wytrzymałości. Mocni. Nieustępliwi. Ale jednocześnie łatwi do pokonania w pojedynkę. Nawet w bezpośrednim starciu. Tak więc, no w sumie nawet nie wiem, co mogę o nich powiedzieć, poza tym, że... należy im się śmierć za to, że odstąpili od nauk Buddy. I zostałem zauważony, rzecz jasna. Tak mnie zastanawia, czy aby przypadkiem nie okaże się, że to wszystko jest znowu zbyt głośne. No i właśnie. O tym mówiłem. Wystarczyła dwójka, bym już padł bez życia. Tak więc, lokacja mówiłem, że jest dosyć trudna. W sumie cienie będą moimi jedynymi sojusznikami całej podróży przez tę lokację. To dosłownie, nie mam zamiaru tutaj zbytnio się męczyć w walce bezpośredniej. O ile nie będzie to wymagane. Już w przypadku niektórych wrogów, od razu podkreślam, będę uciekał od nich. Nie będę im robił ciosów skrytobójczych. Nie będę z nimi walczył ani nic. Po prostu będę uciekał. Stwierdziłem, że to będzie lepsze rozwiązanie, gdy jeszcze decydowałem się o lokacjach, do których mam zamiar się dzisiaj udać. Głównie właśnie ze względu na... powiedzmy, mały margines błędów w walce z nimi. A mimo małego marginesu błędu, jak można się łatwo domyślić, pewnie będę robił jakoś 20 błędów na sekundę podczas starć z nimi, więc... no nie jest to najlepszy moment na to, bym się z nimi mierzył. Może gdyby... co nawet nie wiem, jak na niego mówić, Wilk, Sekiro. Wiem, że obydwa określenia są prawidłowe, no ale jednak nie wiem. To kontynuując, gdyby nasz bohater, tak będzie chyba najłatwiej go nazwać, posiadał więcej życia, miał trochę większą siłę ataku, może bym się skusił nawet. I tutaj pamiętam, że chyba coś fajnego wypadało. Dokładnie, cukierek. Tak, wiem, że kilku zostawiłem, ale nie mam zamiaru ich teraz atakować. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie przejść naprzód. Też przejść naprzód, czy to nie jest taki trochę pleonazm? Jeśli się nie mylę oczywiście. Jak spadać w dół, czy coś, no ale... albo masło maślane i tego typu sprawy, no zmieci chyba. Ja. Odciągamy do momentu, na którym... można powiedzieć, że wręcz się zacięłem w tej lokacji. I do miejsca, którego nie lubię. Też po prostu zostawałem tutaj złapany przez niego, utrudniając sobie dalsze przejście i to znacznie. Dlatego też, no, póki jeszcze olbrzym, że tak go nazwę, i wszedł, chciałbym wyeliminować jak najwięcej mnichów na spokojnie. No i śmierć!
Bo oczywiście mam ulubiony, mam uruchomiony ci młodziczek, kto tam się zowie. Więc nie ma przebacz, nie mogę zrobić ataku zwyczajnego, tylko zawsze przez przypadek je wykonam. O, pomoc losu, mimo smoczego moru. Nieźle. Dobra. Tak więc teraz próbujemy przedostać się nawet bez alarmowania mnichów przez największy, przez jak najdłuższy okres. Może się uda. Wiecie co, w sumie to nie chciałem usuwać tego, co tu było. Pewnie shuriken. Usunę ci emoji. Będzie bezpieczniej. I dla mnie, i w sumie mniej bezpieczniej dla oponentów. Nie mógłbym walczyć z nimi. Jestem świadomy, że cukierki i tego typu rzeczy, bo nawet w sumie sam pokazałem, że tu wypadają cukierki. Jednakowoż mi zależy na przejściu lokacji, nie na farmieniu się cukierków. Jeśli będę tego potrzebował, to dokonam tego sobie samemu. Oczywiście zostałem zauważony. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy już u celu. Prawie. No, to teraz zginę. Żeby zmarnować wskrzeszenie. No proszę, gra była na tyle miła, że tego nie zrobiło. No dzięki ci, gra. Normalnie nic mi już tego ostatnio od ciebie nie dostałem. Gdybym jeszcze tylko miał 3 wskrzeszenia dostępne. Wszystkie 3 aktywne byłoby super. Ale niestety. Co najwyżej 2 mogę mieć. Bo nie, bo bossa, który daje oczywiście 3 wskrzeszenie, nie pokonałem. Świadomie mówiłem, że nie chcę z nią jeszcze się mierzyć. Po prostu uważam ją to trochę zbyt, jakby to najłatwiej określić, zbyt trudną tą bitwę. No i przyszedł olbrzym. Tak więc... starcia już tutaj nie wygram. I oczywiście. Za tym idzie, straciłem wskrzeszenie. Więc idziemy na... w sumie... na jednym życiu. Tylko muszę pozbierać jak najwięcej. Tak. Może to jest błąd, że nie będę się wracał po wskrzeszenie. Jednakowoż ja jestem zdeterminowany, by przejść to wszystko. Pewnie będę żałował, no ale... teraz jeszcze mam taką milutką osóbkę. Fruits of the serpent, yes. There are two kinds. One is fresh, the other is dried. It's over there. The fresh one is over there. Over the cliff, through the hole. That's where you'll find it. Fresh? What are you talking about? Hmm? Something troubling you? Rice for me, that's the way. Rice, I say. If something troubles your mind, bless me with rice anytime. Have any rice? Rice from the divine child. No więc kontynuując. Ja jestem trochę świadom, o co chodzi z tymi owocami węża. Są powiązane z zakończeniem właśnie, można powiedzieć, którego będę... do którego będę dążył. Chociaż... ja mam taką prośbę do tych wszystkich, którzy oglądają. Napiszcie mi proszę, jakie zakończenia byście chcieli zobaczyć, bo jestem skłonny... nawet spróbować, nie wiem, osiągnąć wszystkie czy coś. Oczywiście, o ile nie będzie wymagało to ode mnie zbyt wiele wręcz... wysiłku. Na pewno właśnie chcę to jedno... z owocami węża. Czymkolwiek one są. Pokazać. Wiem tylko, że właśnie są powiązane z tym
Jest oponent, z którym właśnie mówiłem, że nie chcę się za bardzo mierzyć. Chociaż... wiecie co? Nawet bym spróbował. O! Pozdrawiam Blizza. Jak już wyskoczyło, że gra w Europkę, to dziwne byłoby, żeby go nie pozdrowić. Oczywiście nie było to planowane, żeby pokazywał, w co on gra, kiedy on gra i dlaczego on gra. Ale jak chce achievement, żebyście widzieli, to też będzie zobaczalne zawsze. O, super, dwóch się znalazło. Teraz w sumie jedyny sposób, jaki mam na pokonanie ich, to jest spróbować wykorzystać ten cały... Dobra, nie, no, śmierć po prostu. Chciałbym pokazać wam ten cały cios... kończący z powietrza, czy coś takiego. I może bym pokazał, gdyby był pojedynczy tutaj. Ale jak już widziałem to wszystko i że dwóch się striggerowało i w ogóle, to nie, dzięki. Wolę iść z postępem, niż muszę tutaj ginąć. I właśnie swoją drogą przyszedł mi ten moment, na którym się najdłużej zacinałem. Właśnie tego momentu nie byłem w stanie przejść podczas pierwszego posiedzenia nagraniowego. Ale teraz... może i nadchórza, ale jestem skłonny przejść nawet wszystko. Dobra, tutaj chyba nie było... Nie. Jeszcze mam, że... chcesz się spaść w przepaść. Dobra. Kolejny. No właśnie. Największe sakiewki. Daję już... swoją drogą od razu powiem, dają 1000, płacimy o 100 więcej po prostu. Ma złomy, ma różne rzeczy. Pięciokolorowy ryż. No, to prawda, to jest coś takiego jak pryzmaty, więc nic wielkiego, ale... no widzicie? Persymona, pełno rzeczy. Co prawda nic z tego, co bym... nic takiego wielkiego, żebym chciał to kupić. Ale jednak warto odwiedzać każdego handlarza, przynajmniej będę pamiętał, co miał. A jak nie będę mógł pamiętać, to zawsze wy będziecie pamiętać, bo widzieliście. A jak wy nie będziecie pamiętać, to zawsze będę mógł zajrzeć na nagranie, żeby wiedzieć, gdzie co było. Tak więc, no... chyba w sumie tyle z moich marudzeń. Do tej pory nie pamiętam, po co była ta gałąź. Dobra. Nie. A tu jest normalne przejście? Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że chyba poszedłem tam, gdzie chciałem dokładnie. A, no ta drewniane kapelusze. Chciałem szczury, jak to ich zwykli nazywać. Nie będę nawet próbował wam mówić, że pamiętałem o tym czy coś, bo nie pamiętałem. A, zatruli mnie. Super. Odtrutka w proszku. Super. Może to nie są drewniane kapelusze? Ja już nie wiem, czy ci akurat mają drewniany, czy nie zaliczałem się do tej kategorii. Naprawdę, szczerze mówiąc, ja już się pogubiłem trochę. No natomiast wiem, że bardzo ich nie lubię. Nie, to nie są drewniane kapelusze. A, więc super. Z własnej woli zmarnowałem pełno... symboli ducha. No niestety. Chociaż, czy poszedłem tak jak chciałem, czy nie tak jak chciałem, ja już nie wiem. Bo ja nie będę ukrywał, szukam jednego konkretnego miejsca w tej lokacji na obecny moment. Które prowadzi w sumie właśnie do tego...
do tego utrudnienia. Bo zależy na nim nawet bardziej niż na innych rzeczach stąd, na obecny moment. No, czy wy to widzicie? No, bez topora chyba tego nigdy nie zrobię. Widzicie? Super, tykwy mi się jeszcze skończyły. Super, na styk po prostu. Widzicie mój poziom wspaniałych umiejętności grania w to wszystko. Czemu ja jeszcze mam? Tak. Tam? Nie, tam chyba nie szedł się tędy. Ja już nie wiem. Raz widzę ten punkt jakiś taki. O, jest, dobra. I pewnie nie trafię? O, proszę, proszę. Na jednym punkcie życia. Tak. Ja też pamiętam to miejsce. Wiecie co, nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym tu lazł, ale... Chyba tam pójdziemy kiedy indziej, na razie może zajmę się tym, co chciałem, chyba. Już dalej nie jestem pewien, czy idę... w to miejsce, w które chciałem. Chyba mam odpowiedź. Niestety... Nie. Nie dotarłem tam, gdzie pragnąłem dotrzeć. Pragnąłem? Nie wiem. Mam coś, co nawet nie wiem, do czego to jest. Dobra, czyli tamta trasa jest. Dobra, wiecie co, ja nawet się bym trochę wrócił, może udałoby się odnaleźć, czego szukam. Chociaż, czy jest sens? Pewnie znowu nakomplikuję i okaże się, że całkowicie pomieszałem wszystko. No ale... Znam już na tyle swoje umiejętności plątania wszystkiego, co istnieje, że... Chyba nic już mnie nie zaskoczy. Hej! Żebym przez przypadek znalazł tak całkowicie tą całkiem prawidłową drogę, taką nieutrudnioną, nic? Bardzo prawdopodobne. Nie zaprzeczam. Jednakowoż dalej nie... Nie, no! Serio. Okej. Widzicie? To drzewo nie istnieje. Jezu, to było wredne. Teraz pewnie utracę, akurat kiedy to już będzie bardzo spora suma. Tak więc ponownie idziemy. Tym razem nie wiem, czy będę próbował czegokolwiek, czy po prostu nie spróbuję przeszarżować tego wszystkiego. Chyba w ten sposób będzie nawet skuteczniej. Ostatnio gdzieś chyba tutaj coś nie. Co ja, żebym ostatnio narobił? Ale nie, dobra, tak się chyba lazło nawet w tamto miejsce, dobra. Wiecie co, później się tym zajmę, bo to niedługo jest kolejny posążek, ale najpierw... Postać, z którą walczyłem. Bardzo łatwy miniboss, czemu w sumie nawet można nazwać go bossem. Bardzo łatwy. Nie będę... nikogo tu okłamywał. I w sumie z jedną dosyć unikalną mechaniką. Co prawda sam sobie też jest potężny i... bardzo łatwo może mnie unicestwić. Ale zauważcie, postura mi bardzo wolno spada. W sensie jak już się na... No, wiecie co, to było chamskie. To było chamskie. Jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło, ale teraz oczywiście musiało. No ale kontynuując, właśnie walkę z nim trzeba wygrać przez zrzucenie go
No, w przepaść. Inaczej się nie da. Nie ma punktów życia spadających. Nie ma tego, jak to się nazywa. No. Progu skrytobójstwa permanentnego, że tak to nazwę roboczo. Jest odporny na płonięcie, na zatrucie, na wszystko po prostu. I zrzucenie go jest jednym sposobem. Więcej nie będę mówił za bardzo, wszystko, co można o nim powiedzieć więcej, i tak się dowiecie za chwilę. Potem był już kiedyś wspominany. Tym razem nie popełnię tego samego błędu, co ostatnio. Nie dam się zrzucić. Będę ostrożniej walczył z tym gościem. Tak, na tyle ostrożniej, że oczywiście dam się zabić przy pierwszej lepszej okazji. Nie no, ja tego nie rozumiem. Raz się z nim spotkałem, moje starcie wyglądało w następujący sposób. Uderzałem go i chwilę po prostu już on był gotowy do zrzucenia. Teraz co, no, raz on mnie zrzucił, już zostałem przez niego zabity. Także musiałem zmarnować wskrzeszenie. O, super. Kontra Mikiri się udało. Może nam to uda się zaraz go pokonać. No mogłem kontrę Mikiri zrobić. Nie wiem, czy ona jest skuteczna przeciwko niemu jako tako. Ale wiem, że mogłem. I znowu mogłem, ale... Wiecie co, może zamiast myśleć o tym, co mogłem zrobić z nim, to wypiję tykwę. Tam w sumie wodę z tykwy, no ale... Tak samo w Dark Soulsach myślę, że się wypije Estusa, a nie zawartość butelki Estusa czy coś. Chociaż wiadomo, że Estus tak bezpośrednio to jest chyba nazwa tej butelki. No wy widzicie tę sytuację? Ja tu prędzej zginę, niż z nim wygram, znając mojego farta. Dobra, wiecie co? Ty was naprawdę pokazałem brak swoich umiejętności. Skończyły mi się tykwy. No! Czy wy to widzicie? No właśnie, mówił, mój syn otrzyma wodę. Tego nie widziałem wcześniej. Ale od razu można powiedzieć, co jak... kojarzycie tam... Właśnie nawet już... o to. Był opis wcześniej. Na hipotezę z petardami Roberta, tak dalej. I tam była historia Roberta i jego ojca. Wspomnę to już teraz, bo nie wiem czy i kiedy. O Jezu. Dobra, wiecie co, tak się zapatrzyłem, że licznik czasu. Odcinka prawdopodobnie nie zobaczycie w takim wypadku. W dzień, w którym go nagrywam, będzie się wrzucał nie wiadomo jak długo. Chciałem sobie obiecać, że nie będę robił długich odcinków. Wczoraj sobie obiecywałem, mówiłem to. Ale dzisiaj oczywiście nie. Więc powiem tyle, jeszcze jedna próba. Uda się to docenić swoją wspaniałość i to, że jestem taki OP i w ogóle. Nie uda się to. Zobaczcie w następnym odcinku. Więc właśnie, on jest ojcem tego całego Roberta. Jednocześnie można się tego dowiedzieć też właśnie nie tylko z petard. Znaczy z petard się nie dowiemy bezpośrednio o niego, tylko kim jest Robert, że był tu z ojcem i tak dalej. Można się dowiedzieć tego. Ale o tym, że jest ojcem Roberta, dowiadujemy się właśnie, gdy uda się nam go zrzucić. Wiecie co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym naprawdę się z nim mierzył dzisiaj. Dobra, na razie co, spróbuję podejść na spokojniej do starcia z nim. Może w ten sposób uda mi się go pokonać. Jeśli będę bardziej taktycznie i spokojnie podchodził niż wcześniej. To było trochę dziwne. No ale jestem zmuszony, powiedzmy, się wskrzesić, powiedzieć ci: no, gościu,
Tak łatwo mnie nie złapiesz. Odcinek naprawdę długi. I prawdopodobnie nie wiem, jak go nazwę. Tak, tytuł odcinka wymyśliłem. Może będzie enigmatyczny dla tych, którzy właśnie nie czytali opisów, nie wiedzą tego, co ja wiem. Otóż mogę wam już wprost powiedzieć, że ten odcinek będzie się nazywał po prostu Robert. Kontra Mikiri pewnie już by mi wygrała to, ale wolę, jak mówiłem, podchodzić do tego w sposób bezpieczniejszy. I proszę. Papa. Napsułeś mi krwi więcej niż zazwyczaj. Nie wierzę, że tak po prostu lambiłem w ogóle. Ale mamy koraliki. Prawda, tylko jeden. Coś, co jest naprawdę super. I cieszę się, że każdy to otrzymuje, bo bądź co będzie, jest naprawdę przydatne. Ja ustawiam sobie wachlarza, w sumie nawet nie wiem po co. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie lajka i te sprawy. I dzisiaj wyjątkowo, no, Sekiro jest pod parasolem. No i do zobaczenia w następnych odcinkach, które powinny być codziennie, ale jeszcze się zobaczy. Hej!